Cześć wam wszystkim, z tej strony Urban i jak widzicie, jestem w samym centrum Londynu, dokładnie na Trafalgar Square i przyjechałem tutaj, aby nagrać nowy odcinek serii Życie w Londynie, a w odcinku będzie o najbardziej przereklamowanych atrakcjach turystycznych tego miasta, więc szkoda marnować czasu, ruszamy zobaczyć te przereklamowane miejscówki. Zapraszam. Przed wami i przede mną pierwsza przereklamowana atrakcja turystyczna Londynu. I myślę, że wielu z was już wie, co to jest. Jest to jakże słynne na cały świat Muzeum Figurek Woskowych Madame Tussauds, utworzone przez panią Marie Tussaud na początku XIX wieku. Czemu jest tak przereklamowane? Bardzo dużo ludzi sobie chwali to muzeum, chwali sobie eksponaty, które można zobaczyć, eksponaty, no. Figury zrobione, ale to nie jest już to samo, co było kiedyś. Przede wszystkim, kiedyś były oryginalnie zrobione figury właśnie przez panią Marie Tussaud. Teraz to są jakby rekonstrukcje robione przez cały zespół różnych artystów. Z drugiej strony, to muzeum to nie jest jakoś tak bardzo oryginalne muzeum, jeżeli chodzi o Londyn. No bo to muzeum Madame Tussaud znajduje się także i w Berlinie, i znajduje się w Pradze, w Amsterdamie i w wielu innych miastach na świecie. Jest ich kilkanaście albo kilkadziesiąt, tak. Aż naprawdę ciężko wymienić wszystkie nazwy tych miast. O dziwo, co dzisiaj jest dobre i jest plusem dla tego muzeum, nie ma dużych kolejek, ale generalnie do tego muzeum przychodzą no grupy dzieci z całej Europy przyjeżdżają i to jest tak naprawdę jedyna dla nich rozrywka, no bo takie dzieci co innego mogą chłonąć, jak tylko coś, co jest takie bardzo popkulturowe. A jednak to miejsce, no to jest miejsce popkulturowe, jest także drogie. Nie ukrywajmy, 30 funtów za wejście to nie jest mało, nawet jeżeli chodzi o Londyn. Można dostać tańsze bilety jakoś. One są tam połączone z innymi atrakcjami, o chyba nawet tutaj widać. Do tego jest dołączone London Eye. O, słuchajcie, nawet nie. Pojedyncze wejście tutaj kosztuje 35, więc widzicie, myliłem się, nie 29, 35. To jest dużo, no ale można kupić jakieś bilety połączone z London Eye, z London Dungeness i na przykład ze Shrek Adventure. Kurwa, no po cholerę komuś Shrek Adventure, kto przyjeżdża do Londynu. Co jeszcze jest takie w sumie ciekawe, troszeczkę może nawet i bulwersujące. Jeszcze do zeszłego roku w Muzeum Madame Tussaud była pewna wystawa. Wystawa nazywała się Chambers of Horror, czy coś w tym stylu. I były tam figurki różnych morderców, postaci typu Dracula, ale była także figurka i Adolfa Hitlera, która była bardzo kontrowersyjna, oraz figurka Jimmy'ego Savile'a. Jimmy Savile to był... jak to wam powiedzieć, to był taki koleś, no tutaj, który prowadził programy dla dzieci, no polski taki pan Tik-Tak, o, tak wam powiem. I wyobraźcie sobie, że po śmierci ten John Savile został oskarżony o pedofilię, że no tam płciowo sobie dogorywał z dziećmi ze swoich programów i wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, gdzie tutaj przychodzą matki z dziećmi oglądać tą ekspozycję i nagle trafiają na figurkę Jimmy'ego Savile'a. Co robią i co mówią swoim dzieciom? Troszeczkę było to niesmaczne, no. Powiem wam tak, alternatyw dla tego miejsca jest sporo. Niedaleko stąd znajduje się British Museum. Jakieś 15 minut drogi w tamtą stronę. Także w tamtą stronę znajduje się słynny Baker Street, gdzie jest Muzeum Sherlocka Holmesa i myślę, że ono będzie bardziej ciekawsze niż Muzeum Figurek Woskowych Madame Tussaud. Nie wiem, tak by w Polsce otworzyć Muzeum Peugeota. Drugą przereklamowaną atrakcją Londynu są oto te busy typu hop on, hop off. Dlaczego są przereklamowane? Przede wszystkim są drogie. Po drugie,
Wydaje mi się, że te busy są stworzone dla ludzi, którzy no, są albo leniwi, albo nie chce im się chodzić, albo po prostu w godzinę chcą zobaczyć wszystko, co jest do zobaczenia w Londynie. Faktycznie, te busy zawiozą was no, pod najróżniejsze miejsca, bo przejadą i obok Pałacu Buckingham, przejadą obok London Eye, przejadą obok Big Bena, Trafalgar Square i innych jeszcze najważniejszych zabytków. Ale są drogie i takie busy jeżdżą kilkoma trasami, więc żeby zobaczyć tak naprawdę wszystko, musicie wykupić kilka różnych opcji, a to nie jest tanie, bo powiedziałem, że to jest drogo i jest drogo. O wiele lepiej na tym wyjdziecie, jak kupicie sobie travelkę, czyli taką oysterkę na cały dzień na autobusy za 4,5 funta. I uwierzcie mi, w Londynie jest tyle tras, na przykład trasa numer 15, która przewiezie was obok wszystkich najważniejszych londyńskich zabytków centrum, więc no, alternatywa do tych busów jest oczywista i jak najbardziej tania. Zresztą mam w planie zrobić taki fajny odcinek, gdzie wsiądę właśnie w różne autobusy i przejadę się kilkoma zajebistymi trasami, na przykład trasami filmowymi, trasami zabytkowymi i pokażę wam, żeby zrobić zajebisty trip po mieście busami. Nie musicie brać tego gówna hop on, hop off. Zresztą takie autobusy można spotkać w wielu krajach, w Berlinie, Madrycie, widziałem nawet w Marrakeszu, Rabacie, więc też nic oryginalnego. Wiele osób przyjeżdża do Londynu tylko w jednym celu, zrobić zakupy. I wtedy pierwsze kroki stawiają gdzie? Na przereklamowaną atrakcję numer 3, czyli Oxford Street. Patrzcie na to. Dlaczego to miejsce jest przereklamowane na zakupy? Dzień dobry. Pierwsza 30, ludzi jest już sporo. Wyobraźcie sobie, co tutaj się dzieje, jak jest godzina 16-17, kiedy ludzie kończą pracę i nie wiem dlaczego przychodzą tu na zakupy. Nic specjalnego tutaj nie ma. Na Oxford Street nie kupicie nic oryginalnego. Znaczy, no, oryginalne to kupicie może buty Adidasa w jednym z takich sklepów, ale żadnej oryginalnej pamiątki tutaj sobie no niestety nie kupicie. Jedynie stracicie mnóstwo czasu, będziecie przepychani przez ludzi, będziecie stali na światłach teraz tak jak ja, żeby przejść na drugą stronę ulicy. I taka jest prawda, nie mówię, że Oxford Street jest zły w sam sobie, bo jest to tak naprawdę ulica legenda. Co roku tą ulicę odwiedzają miliony turystów, miliony zakupowiczów, ale jak dla mnie to ta ulica tylko w jeden okres ma swój taki zajebisty urok i jest to oczywiście przed świętami Bożego Narodzenia, zresztą nawet o tym kręciłem, tutaj wtedy są fajne lampki, ale tak, no nie, niestety, takie same sklepy, co są na Oxford Street, możecie znaleźć gdziekolwiek, w galeriach handlowych, a jeżeli już chcecie zrobić naprawdę fajne zakupy, to ja wam proponuję na przykład Melbourne High Street, albo proponuję wam Soho, Carnaby Street, ewentualnie wybrać się na Covent Garden do takiej fajnej uliczki, też ze sklepami, która nazywa się Neal Street. Oxford Street na zakupy zdecydowanie odradzam. No chyba, że chcecie się wybrać do słynnego Primarka, to nawet nie musicie wchodzić na Oxford Street, bo jeden Primark jest na jednym końcu ulicy, a drugi na drugim, więc jak chcecie nawet zrobić tanie zakupy, możecie ominąć ten cały tłum i zgiełk, którego na tej ulicy niestety, ale nienawidzę. Kolejne przereklamowane miejsce w Londynie. Co nim jest? Piccadilly Circus oczywiście. I jakby tego było mało, wszyscy ludzie przychodzą tutaj, aby zrobić sobie zdjęcie z tą słynną ścianą ze światłami i reklamami. Oczywiście zrobić taką reklamę na swoich
kanałach społecznościowych, tym wszystkim firmom, które normalnie świecą się tutaj. Nie, miejsce zdecydowanie, którego nie polecam. Usiadłem sobie tutaj, no bo po prostu siedzą sobie tutaj ludzie i ja chcę coś nagrać, ale co jest przyjemnego w siedzeniu w tym miejscu na betonie pośród autobusów, samochodów, smogu? Zobaczyć? Co tu można zobaczyć? Można zobaczyć tego Erosa, który jest tam za mną, ale czy ja wiem, czy on jest taką atrakcją? Można ewentualnie wejść do drogiego muzeum Believe It or Not pana Ripley'a, który tam pokazuje różne dziwne rzeczy. Powiem wam tak, tego miejsca nie da się go uniknąć, bo tutaj na pewno się pojawicie, czy też wysiadając ze stacji Piccadilly Circus, czy po prostu przejeżdżając autobusem, ale to miejsce naprawdę jest bardzo przereklamowane. Zresztą jest bardzo blisko kolejnego przereklamowanego miejsca, do którego zaraz pójdę. Leicester Square jest to miejsce takie, gdzie jak wybierzecie się na swój night out, czyli takie nocne wyjście, to na pewno zostaniecie dobrze oskubani z hajsu, ponieważ znajdują się tutaj najdroższe restauracje, które nie są wcale najlepsze, najdroższe kina i bezsensowne sklepy, takie na przykład jak M&M's, gdzie no kurde, idąc do zwykłego jakiegoś corner shopu, czy tam tak zwanego ciapka, jak tutaj się mówi, kupicie M&M'sy o wiele niższej cenie, więc no to miejsce tak samo jak tamto, czyli Piccadilly Circus jest najlepsze do tego, żeby spotkać się ze swoim znajomym i po prostu jak najszybciej z tego miejsca się zawinąć. Oczywiście to miejsce także ma swoje plusy, chociażby zimą, kiedy jest tutaj duży jarmark świąteczny, a także kiedy są premiery filmowe w tym oto kinie Odeon. Zresztą, gdzie seans w tym kinie, jeżeli chcecie wybrać się w weekend, kosztuje was, będzie was kosztował 21 funtów za bilet, więc na pewno jest to właśnie, tak jak mówiłem, takie miejsce, którego nie ominiecie, ale jest o wiele więcej fajniejszych miejsc, żeby sobie spokojnie i fajnie spędzić czas w Londynie, gdziekolwiek, chociażby Covent Garden, nawet Soho, czy wziąć autobus i pojechać sobie do Camden Town. To jest właśnie ten niby magiczny Leicester Square. Jak dla mnie, bardzo przereklamowany. Kolejna przereklamowana atrakcja Londynu znajduje się tam. I jest nią słynny London Eye. 135 metrów wysokości, ponad 60 milionów turystów odwiedziło Coca-Cola London Eye, bo tak się teraz to nazywa. Kiedyś nazywało się to Millennium Eye, bo zostało wybudowane właśnie na Millennium, na nowe Millennium w roku 99, kiedy wchodziliśmy w rok 2000, to w Londynie powstała ta budowla, powstało jeszcze O2 Center i powstał jeszcze Millennium Bridge. Dlaczego London Eye według mnie jest tak przereklamowane? Przede wszystkim zobaczycie, jak podejdę bliżej. Ile trzeba czekać w kolejce, żeby pokręcić się 40 minut za ponad 20 funtów. Zobaczcie, ile osób chce dostać się do London Eye. Najpierw trzeba wystać swoje w kolejce. Normalnie ta kolejka jest tak jak tutaj te czerwone taśmy. Jest zawsze mega długa. Oczywiście teraz jeszcze dodatkowe środki bezpieczeństwa, sprawdzanie plecaków itp. itp. Więc nie dość, że no, nawet jak kupicie sobie bilet online, za który nie zapłacicie wcale wiele mniej, swoje musicie tutaj przyjść, odestać. No i jak mówiłem, będziecie kręcić się około 40 minut. Czy jest warto? Nie mi to oceniać. Ja na pewno na to nie wydałbym swoich pieniędzy. Te pieniądze wolałbym przeznaczyć na przykład na dobry obiad w Sky Garden, gdzie mógłbym siedzieć sobie ile bym tylko chciał, ewentualnie pójść na dobrego drinka do najwyższego budynku w całym UK, czyli Shard. I tak to wygląda. A jeszcze lepiej to bym polecał wam w ogóle wybrać się na jakąś górkę, na przykład Primrose Hill albo Parliament Hill w
Hampstead Heath, zrobić sobie piknik, spokojnie, fajnie spędzić czas, a zaoszczędzone pieniądze właśnie przeznaczyć na jakieś żarcie i alkohol na tym pikniku. Tak to wygląda. London Eye, jak dla mnie, naprawdę przereklamowane miejsce. No, a propos pikniku, to pamiętajcie, 11 czerwiec, czyli ta niedziela, godzina 14, zaczynamy grillowanie, picie i zabawę w Lincoln Inn Fields, niedaleko stacji Holborn. Generalnie gorąco zapraszam. A w tym odcinku to już wszystko. To były te atrakcje, które moim zdaniem są naprawdę przereklamowane i no, wybierając się do Londynu, możecie za o wiele mniejsze pieniądze zobaczyć coś zupełnie fajniejszego. Więc ja dziękuję Wam za ten odcinek. Zapraszam na kolejne. Zapraszam na grillowanie 11 czerwca i widzimy się już gdzieś w Londynie następnym razem. A raczej widzimy się na barbecue, bo z barbecue też będzie kręcony jakiś specjalny odcinek. Trzymajcie się, cześć!